Dziękuję. Czcigodni ojcowie, moim celem jest założenie placówki misyjnej w Japonii, potem w Chinach i Indiach. Czy mówi ojciec po japońsku? Nie. A czy pieniądze ojciec jakieś ma? Nie mam. Kurosin samaga. Nie trzeba tutaj przymontować śrubami, przykręcić radę. Rozpocznie się walka, ale to od was zależy, kto tę walkę wygra. Tylko od was. Ślubowałeś ubóstwo, prawda? Skąd wziąłeś pieniądze? Nie rozumiesz, o co pytam! Król Jan III Sobieski zmarł w Warszawie 17 czerwca 1696 roku. Maria Anna Lindmajer, karmelitanka bosa, która miała polecenie od Boga modlić się za rodzinę króla Jana III Sobieskiego, widziała jego duszę w niebie. Października o północy była przebudzona. Miała modlić się za księżną Teresę Kunegundę Sobieską, regentkę Bawarii, urodzoną na Wawelu, koronowaną w łonie matki. Niepokoiła ją dusza od 6 listopada o północy. Usłyszała słowa: proszę modlić się za ojca Teresy Kunegundy Sobieskiej. Pokazane mi było dusza króla Sobieskiego. Od 6 do 11 listopada modliłam się za duszę króla podczas mszy świętej. Widziałam duszę króla Jana III Sobieskiego, znajdującą się już w niebie. Kościół Trójcy Świętej, główny ołtarz Fundacji Teresy Kunegundy Sobieskiej, urodzonej i koronowanej w łonie matki na Wawelu 2 lutego 1676 roku. Maria Anna Lindmajer modliła się za rodzinę Sobieskiego, jak również święta Kreszencja Hess, franciszkanka. Matka Teresa Marchocka, karmelitanka wysłana przez Sobieskich do Lwowa, była patronką Karmelu w Oświęcimiu. Maria Lindmajer fundowała Karmel w Monachium. Dusza króla Jana III Sobieskiego znalazła się w niebie.
11 listopada 1703 roku. Córka Sobieskiego, regentka Bawarii, fundatorka ołtarza w kościele Trójcy Świętej. Trzy stany ślubowały powstanie tego kościoła 17 lipca 1704 roku. 17 lipca 1930 roku, 32 roku, wielkim mistrzem krzyżackim został syn Teresy Kunegundy, wnuk króla Jana III Sobieskiego, Klemens August. To jest Karmel w Warszawie, fundacji Marianny Marchockiej. Uczeń Bronisława Komorskiego, Bogumił Sojecki, 5 lat, 7 miesięcy, 29 dni w 7 obozach koncentracyjnych. Poświęcimy numer 15683. Niezwykły nasz przyjaciel umarł, mając 102 lata. Fundacji Marianny Marchockiej, którą Sobiescy wysłali na fundację do Lwowa razem z Klarą Wittelsbach. Módlcie się za nami.